szarej Polsce potrzeba nam kolorowych flag. Potrzeba nam talentów, które wyławiamy i uważam, że Marta Banaszek jest takim talentem. Zadebiutowała dzisiaj fantastycznie. Rok temu powstał pomysł o tym, że trzeba wejść na świat. Pierwszym krokiem było otwarcie studia, w którym przyjmujemy gości, przyjmujemy klientów, klientki. Natomiast no, w końcu chcieliśmy się pokazać na rynku, wypromować. Przede wszystkim jest to moda dla każdej kobiety. Widziałyśmy tu dziewczyny w rozmiarze XS i XXL. I myślę, że nie każdy dziś ma odwagę, żeby to pokazać na wybiegu. Marta ma i bardzo fajnie, że tak zaczyna. Modelki właśnie plus size, które pokazują, że nie tylko są łodygi w Polsce, ale normalne kobiety, które mają biusty, tyłki. Ja chcę ubierać kobiety duże, małe i nieważne od wieku, bo naprawdę ubieram różnego rodzaju kobiety, także otwartość po prostu, łączenie starego z nowym. Dla nas bardzo ważne było to, żeby pokazać inspirację latami 70. i 80. Choreograficznie też tutaj mamy pomoc choreografki Bożny, która tłumaczyła dziewczynom i pokazywała tak naprawdę, mimo że są top modelkami i robiły mnóstwo pokazów, ten inny ruch, czyli to, co było w latach 80. i na początku 90., czyli to zachowanie się na wybiegu tak naprawdę największych top modelek światowych, znanych do tej pory Cindy Crawford, Naomi Campbell. Ja na przykład też zwróciłam uwagę na takie marynarki, które są przykryte bardzo wysokie, z długim rękawem, bo ja mam dużo tatuaży, więc w biznesie muszę je ukrywać. Niekoniecznie jest to zawsze akceptowalne, ale też no, piękne sukienki, które są na wieczór. Także Marta stworzyła coś uniwersalnego. Mówi się, że jak jest dla wszystkich, to jest dla nikogo. Nieprawda. Ta kolekcja pokazała, że każda kobieta, niezależnie od rozmiaru i od swojej pracy i życia zawodowego, wybierze coś dla siebie. A nie wiem, czy pan zwrócił uwagę również, że było coś na poranek też dla męża. Wspaniale. Miały piękne szlafroki. Projektantka popieściła moje męskie oko, ponieważ nieliczni projektanci wypuszczają mężczyzn na wybieg, a tutaj okazało się, że fajnie, że mężczyźni również mogli się zainspirować, będą mogli coś nabyć. Mi się bardzo spodobała taka żółta kurtka i myślę, że będę starał się ją pokazać z jakimś fajnym zestawieniem u mnie na social mediach, na Instagramie. Mamy sporo jedwabi, sporo wysokogatunkowych poliestrów, ale także wełny, które na pozór wyglądają takie delikatne, cieniutkie. Nam się wełna zawsze kojarzy z zimą, ale znacząca część była z wełny. Myślę, co jeszcze tak na szybko, wiskoza na pewno była użyta, tkaniny są to włoskie, także sprawdzone i mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy będą chodzili w tych tkaninach, na pewno się dobrze czuli i docenią jakby jakość i szycia, i jakość wizualną.